Dzień dobry, cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku Audi A8 d3: zalety i wady. Historia Audi klasy luksusowej zaczęła się w 1988 roku. Pojawiło się na rynku Audi V8 i było produkowane do 1993 roku. Jako następca w 1994 roku zadebiutowało Audi A8 d2. Jego konstrukcja była zbudowana z aluminium. Kolejna generacja D3 była produkowana od 2002 roku do 2009 jako czterożwiowy sedan. Do wyboru mamy dwie wersje: standardowa oraz long, o 13 cm dłuższa. Auto przeszło dwa faceliftingi: pierwszy w 2005 roku, a drugi w 2007. Zmieniono w nich m.in. antrapę chodnicy, przedni zderzak. I inne światła przeciwmgielne, Zamiast okrągłych są prostokątne. Odświeżone są reflektory i tylne lampy. Kierunkowskazy są przełożone z botników na lusterka. Wraz z pierwszym liftem pojawiły się w ofercie nowe silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim FSI. Oczywiście nie mogło zabraknąć S8, było produkowane od 2006 roku do 2010 z 450-konnym silnikiem. Wnętrze wykonano według najwyższych standardów. Tapicerka oraz elementy plastikowe, drewniane i aluminiowe są bardzo wysokiej jakości. Spasowanie wszystkich elementów jest na wysokim poziomie. Fotele są bardzo wygodne i można je regulować w wielu położeniach. Z przodu, jak i z tyłu, nie możemy narzekać na brak miejsca. Wygodnie się poczują nawet ci najbardziej wymagający. Karoseria jest aluminiowa, dzięki temu auto jest lżejsze i wolne od rdzy. Minusem tego jest droga naprawa, na przykład po kolizji. Przy zakupie warto jest się upewnić, czy samochód nie był powypadkowy, ponieważ po jakimś czasie może nam przysporzyć spory wydatek. Silniki benzynowe, jakie mamy do wyboru, to V 6 28FSI 210 Koni. Z wtryskiem bezpośrednim. Spalania tego silnika nie ustaliłem. 3 litrowa V 6 220 Koni. Spalanie benzyny nie ustaliłem, a średnie spalanie gazu to od 13 do 16 litrów na 100 km. 2,8 FSI i 3 litry. Dwie najsłabsze jednostki benzynowe. Są one w miarę dobre, ale łączy je jeden wielki mankament. Te silniki były montowane tylko z napędem na przednią oś, ze skrzynią bezstopniową multitronik. VK sześciocylindrowa 3,2 FSI, 260 koni. Ten silnik jest z wtryskiem bezpośrednim. Spalania nie ustaliłem. 8 ośmiocylindrowa 3.7, 280 koni. Średnie spalanie benzyny od 14 do 18 litrów na 100 km. A gazu od 17 do 20 litrów na 100 km. Fałka ośmiocylindrowa 4.2 litra, 335 koni. Średnie spalanie benzyny od 13 do 20 litrów na 100 km. Gazu to od 16 do 22 litrów na 100 km. Jako następny fałka 8-cylindrowa 4.2 FSI 350 koni. Średnie spalanie benzyny od 14 do 19 litrów na 100 km. VK 10-cylindrowa 5.2 FSI 450 koni. Montowane tylko w S8. Średnie spalanie benzyny od 15 do 25 litrów na 100 km. Silniki 3.2 FSI i 4.2 FSI, gwarantują nam dobre osiągi ale założenie do nich instalacji gazowej jest raczej nieopłacalne. Pamiętajmy, że w silnikach z wtryskiem bezpośrednim musimy się liczyć z osadzaniem się nagaru na zaworach. 3.7 i 4.2 na trysku wielopunktowym są to dwa najbardziej polecane silniki, mają bardzo dobre osiągi i podobne spalanie. Wspaniale nadają się do instalacji gazowej. Jako ostatni silnik z benzynowych 6-litrowa widlasta 12, 450 koni. Średnie spalanie benzyny od 17 do 23 litrów na 100 km, a gazu od 16 do 23 litrów na 100 km. Silnik ten ma bardzo dobre osiągi, ale jego eksploatacja, ze względu na skomplikowanie, jest bardzo droga. Ilość egzemplarzy z tym motorem jest niewielka, a poza tym trudno jest później sprzedać. A teraz kolej na silniki wysokoprężne. Fałka 6 cylindrowa 3 litry TDI 233 konie na Common railu, średnie spalanie od 10 do 14 litrów na 100 km 4 litry TDI, fałka 8cylindrowa 275 koni na Common railu, średnie spalanie od 10 do 19 litrów na 100 km fałka 8cylindrowa 42 TDI 326 koni na Common railu. Średnie spalanie od 11 do 20 litrów na 100 km. Wybierając silnik diesla, musimy się liczyć z typowymi usterkami, takie jak awarie układu wtryskowego oraz osprzętu. Uszkodzenia turbiny, wyciąganie się łańcuchów rozrządu i zapychanie się filtra cząstek stałych. Oczywiście te usterki występują po wysokich przebiegach. Najbardziej kapryśny z silników diesla jest 4 litrowe TDI. Do wymienionych usterek jeszcze możemy doliczyć problem z luzowaniem się klap w kolektorze sącym. W skrzynie biegów mamy dwa rodzaje, obydwie są automatyczne. Z napędem na przednią oś jest bezstopniowa skrzynia CVT, inaczej zwana multitronic. Jest ona delikatna i awaryjna, zwłaszcza w konfiguracji z silnikami o wysokim momencie obrotowym. Jej typowe usterki to awaria sterownika skrzyni i wyciąganie się paska. Kosz regeneracji takiej skrzyni od 5000 wzwyż. Napędem na cztery koła jest sześciobiegowy typ Tronik. Jest to bardzo dobry klasyczny automat i jest nawet wytrzymały. Nie znaczy to jednak, że będzie wieczny. Musimy się jednak liczyć, że z czasem będzie wymagał naprawy. Dostępne napędy, jakie mamy do wyboru, to na przednią oś oraz na cztery koła, inaczej zwane quatro. Zawieszenie z przodu, jak i z tyłu, jest wielowahaczowe. Rozwiązanie to zapewnia nam wysoki komfort podróżowania. Zawieszenie to nie jest jakoś specjalnie awaryjne, ale na pewno szybciej się zużywa na naszych polskich drogach. W bogatszych wersjach było również stosowane zawieszenie pneumatyczne ze sprężynami powietrznymi oraz adaptacyjnym tłumnikiem drgań kół na przedniej i na tylnej osi. Rozwiązanie to gwarantuje nam bardzo dobrą dynamikę i najwyższy komfort jazdy. Mamy do wyboru różne tryby zawieszenia. Uaktywniane z panela sterującego MMI umożliwia niezależnie od obciążenia pojazdu wybór optymalnej charakterystyki pracy zawieszenia dla różnych warunków drogowych i wymagań kierowcy. Zawieszenie to jest sterowane elektronicznie i posiada by stopniową regulację amortyzatorów. Również sterowaniem elektrycznym jest regulacja poziomu zawieszenia, która powoduje, że nadwozie samochodu, nawet przy nierównym rozłożeniu obciążenia, zawsze znajdzie się na równym poziomie. Audi A8D3. Jest to limuzyna o niesamowitym komforcie, ma bardzo dobre właściwości jezdne oraz bogate wyposażenie. Największym minusem tego samochodu są wysokie koszty utrzymania. Jak to mówią, nie jest to samochód dla oszczędnych. Jak podobał Ci się film, nie zapomnij zostawić łapki w górze i subskrybować kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.